Więc zrobiłem w top view wszystko. Narysowałem spline'a od dołu, od nowa. I pokażę wam, co się dzieje. Zaznaczam bone 1, IK solver, spline solver. Takie coś się dzieje. Nadal. Że wszystko jest pokrzywione. Widzicie? Robiłem dla wszystkich podzespołów gąsienicy oraz wszystkich kości robiłem reset X-form. Dalej to samo jest. Po prostu nie wiem, o co chodzi z tymi vertexami. Zobaczcie, tutaj na górze jest dobrze, gąsienica tu go od razu odwraca. A zobaczcie, teraz takie coś zrobię. Narysuję po prostu sobie circle i narysuję sobie inny circle i narysuję sobie linię. Zapiszę to. I teraz znowu weźmiemy sobie bone 1 Nie wiem, co się dzieje. Przepraszam, bone 37 ma wziąć, nie gąsienica. On przy każdym, zobaczcie, ten vertex i ten dobrze się zachowuje, a te, nie wiem, o co chodzi, ten i na przeciwbieżny obracaj wszystkie podzespoły. Zrobię obrót chaina, tak o, żeby widać, tak o ma być gąsienica. No bo nie wiem, o co chodzi. Zobaczcie, tu już obieraca na nim, tu jest do... nie jest dobrze, bo na górze jest do... tu na górze jest dobrze. Tego tutaj też wywija i wywija. Wrócę teraz jeszcze do tego poprzedniego. Nie wiem, co się dzieje z tymi vertexami.
Pośrednica powinna być tak jak tu na górze. Zobaczcie, co się dzieje. Tu ją obraca, tu jest do góry nogami i tutaj też. Tu na górze jest pięknie, tak jak ma być. To jest jakieś normalnie dziwne dla mnie. A teraz pokażę Wam, jak się zachowuje na tej prostej linii, co tutaj zrobiłem. Też skręca na tych werteksach. Prawie jest dobrze. Jest dobrze, to jest top. Top. No też nie jest dobrze. Nie wiem w ogóle, w czym tkwi, gdzie jest problem. Nie wiem, dlaczego to się tak zachowuje. Spróbuję zrobić jeszcze inną linię. Próbujemy zrobić linię taką, o tak, tak i tak. I tu mamy corner, a tu mamy bezier. A zrobimy cornery wszystkie najprostsze. Cornery wszystkie. Coś. Gdzie to ma być top? Na 120 stopni. Ma być dobrze. Jest dobrze. Weźmiemy jeszcze raz ten circle, editable spline. Corner. Corner. Ale tworzy nam się kwadrat wtedy. Spróbujemy tak.
Gdzie też jest porąbane? Tutaj jest dobrze, a tutaj znowu jest pokręcone. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. Nie wiem, jak to ogarnąć. Gdzieś tu. Tu się dobrze załamuje na tym. Na tym źle. Nie wiem, o co chodzi. No nie mogę tego zrobić. Nie mogę użyć do gąsienicy modyfikatora. Tym połączył to w jeden obiekt i uczyłbym, jeżeli używam modyfikatora path deform, to on przy animacji niszczy je, sfożnie nie wyglądają ładnie, nie łamie się tu, tylko to rozciąga i to nie wygląda jak prawdziwa gąsienica. Nie mogę znaleźć innego sposobu na to. Animation IK Solver, Spline IK Solver. Pick. Tu od razu na dole jest wszystko obrócone do góry nogami. Jeżeli wezmę sobie pick up up node, wezmę point ten, szynę, czy inny obiekt, planara sobie zrobię, to samo jest. Porozwalone. Teraz dół jest dobrze, góra jest rozwalona. I tak w koło. Nie mogę tego ogarnąć. Widzicie, co tu się dzieje? Śrutownik powstaje. Górę sobie ładnie ustawię. Dół jest rozwalony. I tak w koło. Tutaj góra ładnie pracuje. A dół normalnie wykręca, nie wiadomo, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, z vertexami próbowałem wszystkie rodzaje. Wszystkie rodzaje vertexu próbowałem. Bezier, corner, bezier, corner, smooth. Tak samo się wszystko zachowuje. Nie wiem, o co chodzi. Help.